Śmierć Chrystusa jest jedyną i ostateczną ofiarą. Śmierć Chrystusa jest równocześnie ofiarą paschalną, która wypełnia ostateczne odkupienie ludzi przez baranka, który gładzi grzech świata, i ofiarą nowego przymierza, przywracającą człowiekowi komunię z Bogiem oraz dokonującą pojednania z Nim przez krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Ofiara Chrystusa jest jedyna, dopełnia i przekracza wszystkie ofiary. Przede wszystkim jest ona darem samego Boga Ojca. Ojciec wydaje swego Syna, aby pojednać nas ze sobą. Jest ona równocześnie ofiarą Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Dobrowolnie i z miłości ofiarowuje On swoje życie Ojcu przez Ducha Świętego, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo. Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Jezus przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci stał się cierpiącym sługą, który w sposób zastępczy siebie na śmierć ofiarował, poniósł grzechy wielu, aby usprawiedliwić wielu i dźwigać ich nieprawości. Wynagrodził On za nasze winy i zadość uczynił Ojcu za nasze grzechy. Ta miłość aż do końca nadaje ofierze Chrystusa wartość odkupieńczą i wynagradzającą, ekspiacyjną i zadośćuczyniającą. On nas wszystkich poznał i ukochał w ofiarowaniu swego życia. Miłość Chrystusa przynagla nas pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. Żaden człowiek, nawet najświętszy, nie był w stanie wziąć na siebie grzechów wszystkich ludzi i ofiarować się za wszystkich. Istnienie w Chrystusie boskiej osoby Syna, która przekracza i równocześnie obejmuje wszystkie osoby ludzkie oraz ustanawia Go głową całej ludzkości, umożliwia Jego ofiarę odkupieńczą za wszystkich. Swoją najświętszą męką na drzewie krzyża wysłużył nam usprawiedliwienie, naucza Sobór Trydencki, podkreślając jedyny charakter ofiary Chrystusa jako sprawcy zbawienia wiecznego. Kościół czci krzyż, śpiewając o krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna nadzieją. Krzyż jest jedyną ofiarą Chrystusa, jednego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Ponieważ jednak On w swojej wcielonej boskiej osobie zjednoczył się w pewien sposób z każdym człowiekiem, wszystkim daje możliwość uczestniczenia w tym misterium paschalnym w tylko Bogu znany sposób. Jezus powołuje swoich uczniów do wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go, ponieważ cierpiał za wszystkich i zostawił nam wzór, abyśmy szli za Nim Jego śladami. On chce włączyć do swojej ofiary odkupieńczej tych, którzy pierwsi z niej korzystają. Spełnia się to w najwyższym stopniu w osobie Jego Matki, złączonej ściślej niż wszyscy inni z tajemnicą Jego odkupieńczego cierpienia. To jest jedyna i prawdziwa drabina do raju. Poza krzyżem nie ma innej, aby wstąpić do nieba. Kiedy myślę o krzyżu, to myślę o nim zazwyczaj w dwóch wymiarach. Pierwszy to krzyż Chrystusa. Ten krzyż, który chcemy czcić, ten krzyż, który ma być pozdrowiony, ten krzyż, który jest naszą nadzieją i w którym jest nasza nadzieja, który jest znakiem nieprawdopodobnej miłości Chrystusa do nas, który jest bramą do nieba, który jest miejscem, gdzie tak wiele się zaczęło, gdzie tryska życie. Krzyż jest miejscem, gdzie mogę doświadczać bliskości, łaski, zrozumienia, miłości. I myślę też o krzyżu w drugim wymiarze, to znaczy w tym wymiarze osobistym. Bo kiedy Jezus mówi, że kto chce Go naśladować, ma się zaprzeć samego siebie, ma wziąć swój krzyż i ma Go naśladować, to nie jest tylko informacja do ludzi, że będzie czasami trudno, że może się pojawi jakieś cierpienie, że życie nie będzie usłane różami. To jest coś znacznie poważniejszego. Zaprzeć się siebie, wziąć krzyż i naśladować. I staram się myśleć o krzyżu w kontekście tego, czym on konkretnie w moim życiu jest. Nie wiem, czy wy zastanawialiście się kiedyś nad tym,
Jakie imię ma wasz krzyż? Ten dzisiaj, bo w ciągu naszej historii, w ciągu życia on może mieć różne imiona. Jak twój krzyż ma na imię? Czym dzisiaj jest? Jaki masz do niego stosunek? Czy spotykasz na swojej drodze Weronikę, Szymona, płaczące niewiasty? Czy pomagasz innym nieść ich krzyż? Czy pomagasz innym odkrywać, co jest ich krzyżem? Jezus chce dzisiaj włączyć ciebie do swojej ofiary odkupieńczej. Możemy patrzeć na krzyż właśnie w takim kontekście –